Przemysław Zagała, Sporty, Walki.org. Jest ze mną Ania Mała, Warsaw Shore. Turbo psiego! No Kasia, widzisz to? Kojarzysz projekt? Kojarzę, bardzo dobrze kojarzę, on u nas też jest w programie znany, więc tak. A mogłabyś coś więcej o tym projekcie powiedzieć? Wpadł na to Don Casio. Olimpiada? Tak, było coś takiego u nas w programie, coś fajnego się działo, nie mogę zdradzać, bo jeszcze tego nie było, ale ludzie, którzy będą oglądali program, na pewno to zobaczą. Okej, okay. A powiedz, jak twoje wrażenia dzisiaj tutaj na gali? Bardzo fajnie, jakby przyjechałam do Ewelony, trzymałam bardzo za nią kciuki, bardzo się cieszę, że jej się udało, jestem z niej mega dumna, dziewczyna włożyła w to 100% siebie i udało się, i to jest najważniejsze. A powiedz, czy jest szansa jakaś, że ciebie zobaczymy w takim wyzwaniu? Oj, wiesz co, powiem ci, że na razie stawiam na coś innego, no zobaczymy, jak będzie później. Były tego typu propozycje w twoją stronę? Były, ale się nie zgodziłam, być może kiedyś. Czyli rozumiem, że propozycje były z fejmu, tak? Tak, z fejmu. Okej, ale nie wykluczasz takiej możliwości? Wszyscy wiedzą, że jestem dość temperamentną osobą, ale... no tak jak mówię, stawiam na razie w życiu na coś innego, zobaczymy, nie wykluczam tego, być może kiedyś mi się uda coś zrobić innego. A bywałaś na jakichś innych eventach sportowych typu MMA, masz jakieś porównanie? Wiesz co, jeżdżę często na FEN, na KSW, więc jakby mam porównanie, bardzo się cieszę, że Fame MMA się tak rozwija, bo to jest, powiem ci, od pierwszej gali, kiedy byłam Ringers do teraz, to jest niebo a ziemia. Fajnie, że to wszystko się tak rozwija i to jest naprawdę na wysokim poziomie. No właśnie, rzeczywiście da się to zauważyć, też zaangażowanie profesjonalnych, na przykład trenerów, Tomasz Bronder dzisiaj. Wiesz co, powiem ci, same walki, wiesz, ja pamiętam walki z pierwszej gali, a teraz to jest naprawdę na całkowicie innym poziomie i to jest fajne, że i zawodnicy, i organizatorzy się tak starają, żeby to wszystko miało wygląd prawdziwej gali i to jest fajne. Powiedz, jak dzisiaj spędzasz wieczór, after party? Tak, lecimy na after z moim mężem. Muszę uściskać moją Ewelonę, bo jestem z niej tak dumna, naprawdę dziewczyna jest przekona. Pozostajecie jeszcze tutaj na weekend, czy powrót i praca? Nie, jutro już wracamy do domu i zajmujemy się naszym normalnym życiem. Dobrze, ja bardzo ci dziękuję za wywiad. Dobry i również. Do zobaczenia. Dzięki.